Dawno, dawno temu w pustkowie uderzył znienacka mega potężny, magiczny piorun świetlny. I tak powstało nasze wspaniałe szklane królestwo. Przez setki lat wszystko było super. Do chwili, aż z czeluści pradawnego pieca wydostał się smok Molto Larvo. Larvo zionął ogniem w każdym zakątku królestwa. Nastały bardzo ciężkie czasy, ale pan Błyskawic widział naszą niedolę i zesłał nam bohaterkę. Marcelinę! Tak, waleczna Marcelina przybyła nam na pomoc. Dzięki srebrnej łopacie i świętej pieśni wygnała Larvo z powrotem w głąb czeluści. Odtąd raz do roku intonujemy jej świętą pieśń, aby potwór pozostał w piecu. Co jeśli Marcelina zniszczyła Larvo? Nigdy potem go nie widzieliśmy. Może już wcale nie musimy się bać pieca. Co to za absurdalne... W tej starej księdze jest napisane, że w piecu można było naprawić kogoś, kto się zniszczył, jak ja. Lepiej się nie oszukuj, defekciarzu. Lubię cię takim, jakim jesteś. Ta, masz naprawdę świetną osobowość. No ma. Hej, chórmistrzu! Każ dzieciom śpiewać! Ja mam parasolkę, mam, już wyczyściłam naszą krowę. Ja mam parasolkę, mam, ciele karmel ma i cukierkowa głowa pusta już. Ciele karmel ma i cukierkowa głowa pusta już. Działa! Moje życie wreszcie się odmieni. Oh. Hej, Larvo! Ja tylko naprawię moje czoło. I zaraz mówię czołem. Szkiełek? Coś ty narobił. Ja tylko chciałem się naprawić. Twoje pęknięcie rozgniewało smoka. Hej, on na pewno nie chciał. Żaden śpiew już nie powstrzyma czekającej nas zguby. Uratuję królestwo, zdaję na Marcelinę. Nie rozumiesz, że Marcelina żyła dawno temu? A ciebie i tak czeka długi pobyt w celi. Co? Wiem, że gdzieś tam jest. Na pewno właśnie poluje na jakiegoś złego smoka.